Czytałam ostatnio wasze komentarze i zachęcaliście mnie, żebym zagrała w polskie Brookhaven. A wiecie co? Ja wpadłam na pomysł, że ja po prostu sama zrobię takie polskie Brookhaven. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Oglądajcie ten odcinek do samego końca. Wiem, że lubicie edycję Brookhaven w moim wydaniu, także nagrywam dla was. Klikajcie łapeczkę do góry, jeśli lubicie i chcecie więcej takich filmów. A my zaczynamy. Przejdźmy do edycji i zobaczymy sobie, jakie polskie obiekty, jakie rzeczy polskie można spotkać w edycji Brookhaven. No i postaramy sobie zrobić jak najprawdziwszą wersję, żeby się poczuć jak w Polsce. No i widzowie, jesteśmy. Zobaczcie, jak sobie tutaj wgrałam mapkę Brookhaven, to już się zrobiły w ogóle tutaj chodniczki biało-czerwone, także idealnie pasuje nam tutaj. No i co, zaczynamy. Myślisz sobie, że jakoś tutaj zmodyfikujemy restaurację, może motel, zaraz zobaczymy, co tutaj jest, dodamy nowe obiekty. Część może usuniemy, zobaczymy, czy to się uda. Mamy tutaj na pewno jakiś sklep spożywczy, ale dlaczego on jest po angielsku? My chcemy na przykład Żabkę. Żabka jest popularnym sklepem w Polsce i bardzo często możemy spotkać, właściwie w dużych miastach ona jest na każdej ulicy, no po prostu wszędzie jest Żabka. No i zobaczcie, ja sobie wpisałam i rzeczywiście ktoś taką Żabkę robił. Jest taki model, no i na przykład mamy tutaj napis, ale on jest dość malutki, słuchajcie. Postaramy się go powiększyć. Na razie musimy zobaczyć w ogóle, co tutaj mamy takiego. O, zobaczcie. I tutaj jest Żabka. Żabka Cafe od 6 do 23 przez 7 dni w tygodniu. Czyli taki napis teoretycznie moglibyśmy sobie tam dać. Musielibyśmy go odwrócić, ale o, dobra. Może tak i teraz dajcie tutaj może ten napis jakoś za... O, i nawet spoko, patrzcie. Mamy to. Okej, dobra, tak mi się podoba. Może bym większe to zrobiła jeszcze, patrzcie. Żabka, proszę państwa, Żabka w Brookhaven, zapraszamy na zakupy. Ej, to fajnie wygląda. Jest tutaj też coś takiego jak Żabka i paczkomat? Co? Ej, słuchajcie, chcę to zobaczyć. Jest Żabka i paczkomat? To jest serio aut... No, nie gadajcie, mamy Żabkę plus paczkomat. Ej, słuchajcie, dajmy tutaj tą Żabkę. Albo wiecie co? Gdzie byśmy mogli ją dać? W zamian za co? Może zamiast jakiegoś budynku? Dobra, widzowie, niech Żabka sobie tutaj gdzieś będzie. Tak będzie najlepiej. Paczkomat mamy jeden, słuchajcie, na serio mamy paczkomat. Niech jest przy drodze. I też kolejny paczkomat dajmy sobie na przykład tutaj przy kinie. Zaraz sobie to zmienimy, może jakieś polskie nazwy będą. Wpiszę sobie paczkomat i zobaczymy sobie, czy rzeczywiście coś wyskoczy, żeby był sam paczkomat Impos. Patrzcie, normalnie jest nawet gra. Ja nie mogę... Serio, jakie to jest realistyczne. Ej, to zawsze jest tak przy drogach, więc dobra, postawmy sobie tutaj paczkomat, niech będzie. Okej, mamy paczkomat. Dajmy kolejny paczkomat tutaj przy lotnisku, bo oczywiście też na pewno jest paczkomat przy lotnisku, bo wszędzie są te paczkomaty już i to jest super i to właśnie jest polskie, więc bardzo się cieszymy, że ktoś to wymyślił. Mamy kolejny paczkomat. No i lecimy dalej. Następny paczkomat dajmy sobie o tutaj, bo one są wszędzie. Niech jest kilka tych paczkomatów. I wiecie co? Myślę, że ten paczkomat jest lepszy niż ten przy Żabce, więc sobie ten, który jest tutaj, zamienię całkowicie, bo ten za bardzo mi się nie podoba i dam zamiast tego ten. O, zobaczcie, on jest większy prawie jest Żabka. Żabkę trochę przesuniemy. Niestety nie wiem, jak się nazywa model tego i nie wiem, czy to usunę, ale dobra, zobaczymy sobie później. Na razie tak to wygląda. Mamy paczkomat. Albo wiecie co? Lepiej będzie tak, że ja sobie tak bokiem postawię go może, ten paczkomat, że on jest tutaj. Chociaż nie, on wtedy zasłania, ale też jest tak często. Nie, no on zasłania, dobra. Jednak nie będę tutaj nic odwracać, więc go teraz dam w to miejsce tak, jak było. Czyli tutaj to troszkę przesuniemy elegancko i mamy tu paczkomat. Ej, no co tu jest grane? Czemu to się nie chce obrócić mi? No o, czekajcie, dobra. No, no, no patrzcie, jak to się buntuje. O, tutaj niech będzie, dobra. Mamy paczkomat postawiony przy Żabce. Dobra, widzowie, zaznaczyłam sobie teraz model fontanny. Usuwam go, nie chcemy i dajemy w to miejsce realistyczną fontannę. Może taką, okej, niech jest taka. No i też dajmy sobie chodnik taki. Chyba to się nazywa, no nie wiem, wpiszę po polsku chodnik. Zobaczymy sobie, czy też po polsku nam coś znajdzie, bo nie pamiętam. Dobra, widzowie, często w Polsce spotykamy takie chodniczki właśnie, więc ja sobie je rozszerzę. Patrzcie na to, tak sobie porozszerzam. Zrobimy taki chodnik, bo on mi się kojarzy jakoś, no nie wiem, nie mamy... Oj, coś tu źle zrobiłam. Taki chodnik mamy, patrzcie, i on tutaj będzie. Czy to jest trochę smutno? No jest, ale niestety czasami tak jest w Polsce u nas, no że te chodniczki takie właśnie są. No i moim zdaniem całkiem fajnie to wygląda. Mamy też fontannę, może damy jakąś ławkę. Wpiszmy sobie po polsku ławka. Jest ławeczka, wyskoczyła nam. Dajmy tutaj ławki, żeby było ładnie, bo jesteśmy w Polsce. Są wszędzie ławki. No i tak to wygląda. Możemy też dać kosz na śmieci. O, kosz na śmieci. Zobaczymy sobie, czy coś wyskoczy.
Aha, takie coś, że taki kosz na śmieci. No nie wiem do końca. Albo coś takiego, o, to już lepsze. No to w ogóle jest, za kosz na śmieci. Nie, no jaka miniaturka, usuwamy. A jakbym teraz sobie wpisała Polska, Polska Biedronka, ej, flaga Polski. Ej, dajmy to tutaj, widzowie, dajmy to tutaj. Niech jest właśnie, że jesteśmy w Polsce, to damy koło fontanny. I dajmy to gdzieś, no nie mogę tego przesunąć, czekajcie, zaraz ja to sobie to przes... No co tu się uwzięło, że to chce być tylko tu? No tutaj ma być. No i dajmy sobie to oczywiście troszkę większe, dłuższe. O, tak, dobra. Myślę, że genialnie teraz to wygląda, mamy flagę Polski. Okej, może być. Między ławeczkami. Dobra. Oczywiście jak wpisałam, no to zobaczcie, co się wyświetliło. Nie no, serio? Wyświetliły się znaki, które są w Polsce. Ej, to jest genialne. Dajmy to. Dobra, ograniczenie do 70. Że jest zjazd. Okej. Tutaj widzowie, tak, tak. Ja zdałam prawo jazdy, więc spokojnie sobie poradzę. Obracamy. Z ustą pierwszeństwa, no i przede wszystkim, no myślę, że tutaj to damy, chociaż jest sygnalizacja, ale w momencie, kiedy nie działa sygnalizacja, kierujemy się znakami. Ale wiecie co, jednak mi się te znaki do końca nie podobają. Ja wszystko rozumiem, więc cofamy, usuwamy to kompletnie, nie chcemy tego. No i mamy tutaj jakiś wóz policyjny. Wow, ej, patrzcie, policja, ej, polska policja, dobra, dajemy im tu wóz pod tym komisariatem. A czy właśnie będzie polska policja? Mamy nawet rejestrację, polski samochód, patrzcie, maluch. Ja nie mogę, mamy malucha nawet, ale ekstra, to jest maluch, no. Dobra, mamy malucha. Patrzymy sobie, co tutaj jest. Roblox Polska logo, coś takiego, Polska takie coś. No za dużo tutaj polskich rzeczy teoretycznie nie ma, szczerze wam powiem. Więc polska policja, okej, polska Biedronka, jestem tego mega ciekawa. Dobra, wiecie co, Biedronka jest na tyle duża, że chyba my musimy ją w ogóle dać tam, gdzieś w tle. Chodźmy ją gdzieś tutaj postawić może. Może postawmy ją po prostu tutaj. Niech tutaj jest Biedronka, słuchajcie. I tak będzie najlepiej może dla niej. Żeby ona tu była. Bo naprawdę ciężko jest to właśnie tutaj jakoś wymierzyć. Dobra, dajmy tutaj, że jest Biedronka. O, zobaczcie, stoi sobie Biedroneczka. Jest, mamy Biedronkę. Hurra! Jest Biedronka! Okej, co jest jeszcze takiego polskiego? Polska Biedronka, może Lidl byśmy dali. O, Lidl. O, konkurencja Biedronki. Jest Lidl! Dajemy po drugiej stronie Lidl, słuchajcie. Czy to będzie taki supermarket ekstra? Zaraz sobie zobaczymy, tylko czekajcie, ja sobie zapiszę to, co już mam, żeby mi czasem nic nie zniknęło. Czy jak dam taki Lidl? Uwaga, czy to się załaduje? Patrzcie, jaki Lidl jest duży. Od razu widać, że jest większy. No niestety nie możemy go dać. Dajmy może mniejszy. Nie. Dobra, wiecie co? Lidl jest za duży do naszej możliwości. Lidl supermarket. No rzeczywiście Lidl nie jest taki malutki. Dobra, wiecie co? Odpada. Tutaj mamy... O, zobaczcie, tutaj mamy jakieś auto, okej, tutaj jest Biedronka, no to dajmy może KFC. Ja wiem, że to nie jest polskie, ale wiecie co, no w Polsce często można spotkać po prostu KFC. Rozbudujmy sobie to miasto po prostu tak, jak jest w Polsce, czyli jeśli mamy KFC, no to czemu mamy go nie postawić? I wiadomo, że to nie jest polskie, ale też jest, naprzeciwko Biedronki dajemy KFC, no to jak jesteśmy tutaj, to dajemy może też Orlen, żeby była stacja benzynowa. Niestety nie dam rady wszystkiego usuwać, ale zobaczcie, mamy stację, stacja jest zawsze gdzieś tam po drodze, więc może byśmy dali ją tutaj, to by było... Dobre chyba miejsce. Zobaczymy sobie, czy oczywiście to się wszystko da tutaj. Dobra, widzowie, zobaczcie, mamy... nice, chyba się zrobiło. Tylko czy to jest Orlen? To jest taki, no jest taki Orlen, ale zobaczmy sobie, czy ten drugi jest może troszkę lepszy. Wow! Dobra! Ej! Dobrze jest! Widzowie, skalujemy to, bo to jest naprawdę... Nie można, ej, to ma ograniczone, to słuchajcie, Orlen zwykle jest gdzieś tam na trasach, no to dajmy go, że on sobie po prostu będzie stał gdzieś tu, tylko co jest grane, czemu on nie chce się uziemić? Dobra, zaraz coś wymyślimy. Słuchajcie, dajemy sobie w dół, bardzo poprosimy, żeby to przeszło w dół. Dlaczego to, dobra, to trochę za ten, ej, genialne, mamy... No nie, no czemu to się tak zrobiło? Naprawdę ciężko mi jest to tutaj okiełznać. Okej, dobra. Mamy tutaj z dwóch stron tak naprawdę, tylko nie ma skrętu w prawo. Jeszcze trochę do tyłu. Dobra. Dawać to w dół, bo mi to... O, dobra, czekajcie.
tu się wjeżdża. O, elegancko, zobaczcie, mamy Orlen. No to musimy tutaj dać jakieś auta, no to dajmy jakieś auta. Już nie muszą być zupełnie polskie, dajmy jakiekolwiek. O, dobra, że tutaj jedzie, no bo wiecie, Brookhaven w tym wypadku jest powiększony. Mamy tutaj jakieś policyjne, dobra. Mamy jakiegoś Mercedesa, okej, to Mercedes niech sobie tutaj stoi i tankuje. Dobrze, dajmy jeszcze taki zwykły, ale może niech jeden jedzie w tamtym kierunku, czyli rotate dajemy. Musimy to też tak dać, że właśnie coś się tutaj dzieje jednak, nie, że nie jesteśmy tutaj sami. Okej, mamy tutaj jakiś kolejny, o tutaj sobie stoi. No dobra, fajnie to wygląda, mamy autka. No to dajmy też autka właśnie, że one jadą po prostu sobie tutaj do KFC. No to dajmy jakieś na przykład takie, o, niech tutaj jest autko. Niech się tutaj po prostu coś dzieje, żeby nie było, że jesteśmy tutaj sami. A w ogóle Biedronka nie ma parkingu. XD, nie, nie zrobiłam Biedronce parkingu. Usunęłam lotnisko, o ja. No to klops. Dobra, no to załóżmy sobie, że pan przyjechał i sobie stanął tu. Tak nie powinno być, bo to jest na wejściu. Dobra, to on nie może tak być. Dobra, niech jest tutaj. Co na tej stronie możemy dać? Dajmy, czekajcie, zapiszmy sobie to, co mamy. Dobra widzowie, wpisałam sobie jeszcze apteka, bo niestety ten Kaufland się nie załadował. Mamy aptekę jakąś Radą nazwaną, nie wiem, kto się z Radomia, napiszcie w komentarzu. Ale okej, jest po polsku, to jest dla nas najważniejsze. Mamy po polsku NFZ. Ej, elegancko, słuchajcie, tylko musimy to chyba sobie troszkę powiększyć, ten budynek. Dobra, i tak wygląda moim zdaniem. Okej, dajmy jakiś parking, no bo wiecie, jak już jesteśmy, jakby ośrodek zdrowia to jest... Dodajmy jakiś parking. McDonald's with parking. O, okej. Dobra, mamy tutaj jakieś parkingi. Czekajcie, no to idealnie się składa. Dajmy, że właśnie tutaj... No, halo. O, dobra, teraz mogę. Mamy też taki znak. Okej, dodajmy jeszcze sobie tutaj jakieś drzewo. Realistyczne może. Dajmy... O, zobaczcie, z tyłu jest drzewo. Spoko to wygląda. Realistycznie mamy parking. I okej. Wiecie, co pomyślałam sobie? Że damy sobie ten McDonald's tutaj, dlatego że najczęściej McDonald's jest obok Orlenu. To też nie jest polskie, ale no, u nas w Polsce się po prostu tak to spotyka. Więc zobaczmy sobie. Polish McDonald's. No dobra, no to dajemy. Patrzcie, jak to fajnie tutaj wygląda. Mamy KFC, apteka, jest Biedronka, więc spoko na razie to jest. W ogóle, ej, czemu tu nie ma wody? Jak to może nie być wody? No nie zgadzamy się na coś takiego. Musi być woda, dajmy może sobie nawet realistyczną, tylko ją trzeba będzie dobrze tutaj postawić. Niech jest woda, dlaczego ma być, nie być wody? Halo. Rozciągamy to, czyli skalujemy sobie, pyk, pyk. Musi być woda. No wiecie co, no w polskim Brookhaven musi być woda. U nas wody nie brakuje. Dobra, mamy wodę. Tak wygląda fontanna, to jest flaga Polski, okej. Jeżdżymy jakieś dwa auta, tutaj jest jeszcze mało aut, zaraz damy. Ja sobie co jakiś czas muszę tutaj... Ej, w ogóle usunęłam lotnisko, co moglibyśmy dać jeszcze? Przystanek autobusowy, jak w Polsce, no dobra, niech będzie, uwaga, niech jest... O, jaki ładny! Ej, faktycznie tak jest, dobra, to dajmy sobie ten przystanek gdzieś tutaj, albo tutaj, obracamy... I słuchajcie, zaraz sobie będziemy testować, bo już nie ma za dużo... O, nie, tylko nie to, żeby tutaj dać. Okej, przystanek autobusowy, zobaczcie. Podamy trochę do ziemi. Ale nie taki na bakier. Dobra, wiecie co, damy jednak ten przystanek sobie tutaj. Obracamy, pyk, przesuwamy, pyk, gdzieś tutaj, no i trzeba dać niżej, czyli tutaj dajemy. O, tak to wygląda. Albo może troszkę wyżej, bo jakoś tak dziwnie. Nie, no to jest jakoś krzywo. Jak ktoś to w ogóle jakoś źle zaprojektował, że tego w ogóle... No dobra, niech będzie... No dobra, niech będzie tak. Okej, jest git. Mamy właśnie tutaj przystanek. To jak mamy przystanek, zapiszmy sobie to. Niedaleko oczywiście jest też paczkomat niech będzie, paczkomat, bo wszędzie są te paczkomaty. Czy przystank? O nie, co ja tu zrobiłam? Dobra, teraz jest git. No i dajmy wtedy sobie autobus. Słuchajcie, zaraz sobie w to zagramy, zobaczymy sobie autobus. Zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądać. Dajmy sobie autobus taki zwykły. Halo, proszę się tutaj zrobić. Dobra, już jest autobus, obracamy go. Napiszcie widzowie w komentarzu, kto jeździ autobusem do szkoły albo... Albo czym jeździcie do szkoły? O, napiszcie mi. No i oczywiście autobus właśnie przy przystanku, czyli dzieci mogą wsiadać. No i sobie zagrajmy, sprawdźmy sobie to. Jestem ciekawa właśnie tej żabki i tego wszystkiego. No i jesteśmy widzowie, oto moje polskie Brookhaven, które sama zrobiłam. Mogłabym tu jeszcze dużo więcej dać, ale słuchajcie, naprawdę bardzo długo ładują się te modele. No i chociaż chciałam takiej polskości trochę dodać do gry Brookhaven, zobaczymy sobie, jak mi to wyszło. Napiszcie w komentarzu, ocencie. Mamy ławki oczywiście zardzewiałe, jak to w Polsce. Jest flaga Polski, patrzcie elegancko. Mamy też inną fontannę.
wanny, bo ta z Brookhaven kompletnie nam nie pasowała. Zobaczmy sobie, jak się prezentuje ten napis żabka. O, żabka jest tutaj, patrzcie. Ha, fajnie to wygląda. Okej, okay. Czyli nie mamy już grocery shop, tylko mamy żabkę. Mamy też malucha i mamy też wóz policyjny. Niestety nie mogę szybciej biegać na tej edycji Brookhaven. Mamy policyjny wóz, i którym możemy... Co? Jeździć normalnie? Okej, dobra. Odpaliłam. Wow, ej! Normalnie mogę jechać. Ej, dobra, to ja będę... Wow, jak to jedzie! Dobra, jedziemy sobie zobaczyć to. Czekajcie, pyk. O nie! Tylko nie w mój autobus, stłuczka! Mamy przystanek, możemy sobie usiąść. Nie, nie możemy usiąść, ale ładnie wygląda. Czy w Polsce tak jest? Nie mam pojęcia. A patrzcie, tym autobusem można jeździć? Sprawdzę sobie to. Mogę jechać! Patrzcie! Did it! No ej! No! Dobra, uwaga. O, zapalił! Dawaj! Autobus nie jedzie, bo policja w niego wjechała. No trudno, ale fajny autobus, taki wycieczkowy trochę mi się kojarzy, nie taki miejski, wiecie co jest. Dobra, idziemy dalej, ale będziemy musieli sobie podjechać na pewno autem, więc zaraz... A, dobra, idę teraz po tego malucha. Jeszcze takim polskim samochodem jest Polonez, ale maluch to jest numer jeden, słuchajcie. Dobra, patrzcie, maluch to w ogóle nic nie potrzebuje. Wsiadasz w niego, jedziesz, ale elegancko, fajnie. Zatrzymajmy się tutaj, stop. O, zobaczcie, jak fajnie się... Oj, dobra, ej, nie! Odjechał. Maluchu, stój! Gdzie ty jedziesz? Beze mnie, dobra, cofa się, wraca. Czy można wejść do tej żabki? Nie można, to jest chyba tylko tak pokazane, ale ogólnie fajnie, realistycznie. Mamy też oczywiście paczkomat, z którego możemy sobie korzystać. Dzień dobry, poproszę paczkę. Paczkę i jedziemy teraz sobie zobaczyć tam, czyli do Biedronki, podjedźmy sobie na zakupy. Jedziemy do zakupy, wsiadamy, pyk. No ruszaj! Dobra, cofamy się jednak i do góry. Dobra, jedzie. To dawaj, maluch. Nie muszę podjechać. Dobra, ja wysiadam. Jadę sama, znaczy idę sama. O, tutaj już jest taka dzielnica polska, KFC, czyli w Polsce też jest KFC. Mamy Biedronkę i wejdźmy sobie zobaczyć. Mega rabaty! Tylko do niedzieli minus 25%. Wow, mamy tu Biedrę, zobaczcie. Jakieś są tutaj różne rzeczy, kieczupy, Pepsi, Cola, jakieś płatki. Fajnie, mamy Biedronkę normalnie. I tutaj są kasy, patrzcie, kasy, Biedronka jest. Ej, jak fajnie, mamy Biedrę. Ha. Ej, mogłaby być zawsze ta Biedronka tutaj. Ja może bym zrobiła taką mapkę, żeby właśnie z polskim Brookhaven i byście mogli wy w to grać. Napiszcie w komentarzu, czy byście tak chcieli. Może bym takie coś zrobiła, żeby udostępnić dla widzów. Mamy tutaj KFC, można zamówić. Okej, okay, dobra, wszystko spoko. KFC, so good, la. Ja ogólnie za bardzo nie jem w KFC prawie nigdy, ponieważ wszystko jest z mięsem, a ja mięso nie jem. Mamy tutaj auta, jest parking. Ej, co się stało? Skąd to się tu wzięło? Co tu jest na tym parkingu? Dobra, idziemy do apteki zobaczyć, można wejść? Apteka jest popsuta! Ojej! Nie ma tutaj nic, o nie! Nie mogłam prawie wyjść, apteka się popsuła, ale to nic. Może wezmę sobie teraz ten samochód. O, zobaczcie, Teslą jadę. I teraz pojadę na Orlen, patrzcie, jadę. Jedziemy, patrzcie, ten znak tutaj, o nie! Kogoś jeszcze uderzę tu. Uwaga! Bip, wjeżdżam! Idę zatankować, bip na Orlen. Dzień dobry, chciałabym zatankować. Tylko widzę, że ten Orlen jeszcze nie jest taki dopracowany. Tutaj w środku nic nie ma. Dobra, podjeżdżam. O, teraz mogę zatankować. Tak się tankuje, widzowie. Napiszcie w komentarzu. A nie mogę wysiąść z tego. Aha, no E, dobra. Na E to trzeba cofnąć jednak. No, jak to nierówno idzie. Okej, mamy to. Już jesteśmy, widzowie. Tankujemy furę. Do pełna oczywiście. Ile? 1000 zł za tą furę. Na szczęście nie ma tutaj kasy, nie trzeba płacić, możemy odjechać. Ale mamy Orlen, więc spoko, fajnie wygląda. Tą stację można właśnie sobie zatankować paliwko. I mamy też McDonald's. Ale fajnie, autka sobie tu jeżdżą. No ogólnie mi się podoba, fajnie zrobiła. Na pewno można by więcej się pobawić. Natomiast no trzeba by było poszukać te modele, usunąć po prostu te miejsca, postawić tam różne inne rzeczy. Bardzo fajnie, mam nadzieję, że wam się też podoba. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie, że odcinki są codziennie. Na razie, pa!